Dzień dobry, dzisiaj Wam pokażę coś nietypowego jak na brązownictwo. Pudełeczko dla celebrytki na puder. Pudełeczko na puder tak wygląda i zaraz opowiem, dlaczego zrobiłem ten bulsik. Żeby na nóżkę nie spadło, bo by bolało. Wosk był potrzebny do zrobienia nakrywki, ponieważ formę miałem z konglomeratu kamiennego. Formę wytoczyłem u siebie na tokarce, a wymiary wziąłem z żółtej nakrywki. Tu u góry widać taki grzybek. Musi to być, ponieważ mosiądz jest bardzo śliski i gdyby ktoś wziął tą nakrywkę, bardzo łatwo by wyleciała z dłoni, a tutaj przy niewielkim ścisku ona się trzyma. A wiadomo, jakby wypadła, to by bolało, jakby spadła na stopę, czy uszkodziłaby nawet podłogę, bo jest dosyć ciężka. 2 dni mi zajęło, żeby ten prototyp zrobić, tą jedną sztukę. To jest chyba ostatnie zlecenie produkcyjno-projektowe, jakie wziąłem. Nie lubię takich zleceń. A niebawem będzie powrót do butli na alkohol, na likier. Z początków ubiegłego wieku. Trzeba się w końcu za nią brać, bo już leży no dobre 1,5 roku chyba. A w środku znaleźliśmy coś ciekawego. No, to tyle. Dziękuję za oglądnięcie i do następnego. Cześć.